Trener Vitar Heinen powiedział, ja mógłbym zrobić wszystko, ale zapytam graczy. Wy odpowiedzieliście, chcemy wygrać i wygraliście dosyć szybko, łatwo. Czujemy się dosyć mocni. Dla nas nie ma znaczenia, z kim będziemy grać tak naprawdę w 1/8, w ćwierćfinale i potem w półfinale. Jak już jesteś w czwórce, to te drużyny są bardzo mocne wszystkie i jakby nie ma naprawdę znaczenia, z kim będziesz grał. Musisz wspiąć się na wyżyny swoich umiejętności, żeby do tego finału się dostać. I taki mamy plan. Jednym słowem, nie ma co kombinować, bo po prostu jesteśmy mocni. Nie zastanawiamy się, kogo trafimy na drodze, a trafiamy Hiszpanię. Były czasy, że musieliśmy gdzieś tam kombinować, żeby kogoś uniknąć i na kogoś nie trafić, ale te czasy moim zdaniem minęły i sami też musimy do tego podchodzić tak, że jeżeli chcemy osiągać duże rzeczy, to nie możemy podchodzić do sprawy w ten sposób. Grajmy, wygrywajmy jak można, to zawsze trzeba brać wygraną w ciemno. To buduje na pewno morale zespołu i pokazuje, że budujemy coś wielkiego. Często to powtarzam w czasie tego turnieju, w czasie meczów w Polsce, ale mimo wszystko to jest wciąż zachwycające, bo tutaj dzisiaj znowu wyprzedane wszystkie bilety, a wiem, że już na Apeldoorn, nie znając do końca faktu, że wy tam pojedziecie, że wy będziecie na 100% grali w Apeldoorn, wiem, że już wyprzedano 1200-1300 biletów i na mecz 1/8 i na ewentualny ćwierćfinałowy. To wciąż mnie fascynuje. No, mnie również i myślę, że każdego z chłopaków z osobna takie rzeczy motywują dodatkowo, bo ten mecz, który oglądaliśmy dzisiaj, nie był jakimś porywającym widowiskiem, ale też można by było wejść, nie wiem, zagrać trochę słabiej, ale jak ma się takich kibiców, to oni dodatkowo motywują i te mecze i ten poziom, który prezentujemy, to też jest dla nich szacunek i wdzięczność za to, że są i nam pomagają. Tym większy szacunek i wdzięczność dla was, kochani kibice. Panowie, oddaję głos.